Konrad Wojcieszko z drugiej B Gimnazjum założył w internecie konto o nazwie Pogromca Dziewczyn. Prześladuje koleżanki z klasy, umieszczając na ich profilach i blogach złośliwe komentarze. Chłopak robi to dla zabawy. Nikt go nie podejrzewa, bo ma opinię spokojnego i grzecznego ucznia. U mnie masz krzywe nogi, a u ciebie co? Odstrzeliłaś się jak szczur na otwarcie kanału. A ty, a tobie co napisał? A już wyglądasz, jakby cię mama biła. No i co was tak bawi? Bo może nas bije, co? Te komentarze są wredne, niszczą nam życie. Dobra, nie będziemy, okej? Okay? Kto je pisze? Nie wiem. Konrad, wiesz, kim jest Pogromca Dziewczyn? No nie wiem. No powiedz nam, ty zawsze jesteś dla nas taki miły. No ale serio, no skąd mam wiedzieć? Dzień dobry. Dzień dobry. Co was tak mało? Zaczynamy lekcję. No. Kogo brakuje? Chodźcie, chodźcie. Dobrze. Proszę, chowamy te telefony, dziewczyny. Dzień dobry. No co się stało? Za spóźnienie. No. No wie pan, na rondzie był duży wypadek. Tak, tak. No bo jakaś pani nie włączyła kierunkowskazu, przez co inna w nią wjechała. No właśnie. Nic nikomu się nie stało na szczęście, no ale wie pan, duży korek. Dobra, dobra, zaczynamy lekcję, piszemy temat, drgania i fale sprężyste. To znowu on. Drgania. Widzicie jakiegoś mema o dziewczynach za kierownicą? No ej, dziewczyny, to musi być ktoś z naszej klasy, mówię. Ciekawe, który to. Dziewczyny, chowamy te telefony, prosiłem. Dobrze, już. Zaczynamy lekcję przecież. To ja jestem pogromcą dziewczyn. Nic do nich nie mam, ale to jest takie zabawne, jak one się wkurzają, że nie mogę się powstrzymać. Normalnie koledzy mnie nie zauważają, a teraz moje komentarze czytają wszyscy. Dziewczynom nie jest do śmiechu. Obraźliwe komentarze w internecie sprawiają im przykrość. Uczennice podejrzewają, że autorem złośliwych wpisów jest klasowy chuligan Dominik Łuczak. Tak? A ja chcę dostać nowy skuter na urodziny. Możecie? Wiesz co, myślę, że to ty, Dominik. Ach, od razu ja. No tak, bo to ty jesteś największym hamem w naszej klasie. Teraz to ty mnie obrażasz. Chcecie? To brońcie pogromcę dziewczyn, ale wtedy my przestaniemy się do was odzywać, prawda? Dokładnie. Już się boję, przynajmniej będziemy mieli od was spokój. Tak? Od kogo będziecie odpisywać zadania domowe? No i ściągać na sprawdzianę. No właśnie. Zawsze znajdzie się jakaś frajerka. Daję. Wiesz co, Konrad, myślałyśmy, że ty lubisz dziewczynę, a widocznie nie. Jesteś taki sam jak wszyscy inni chłopcy. A w sumie to mało tego, jesteś dwulicowym jaszczurem. Zawsze taki miły, a tutaj takie coś? Tak, powiedziałam. Śmiejcie się, ale dowiemy się, który z was jest pogromcą dziewczyn. Chcieliście wojny, to będziecie ją mieć. No i dobrze ci powiedziała. Ale mi nagadała. Jak ona taka hop do przodu, to tylko z niej będę sobie robił jaja. I zobaczymy, kto wygra. Pogromca czy Patrycja. To dopiero będzie beka.